rozpoczęliśmy dzisiaj uroczystą mszą świętą w kościele. Serdecznie dziękujemy księdzu Marcinowi Janocha za to, że gościł nas w swoim kościele, tak pięknie powitał wszystkich zebranych, poświęcił dary, które rolnicy z naszej gminy przynieśli do kościoła. Serdeczne Bóg zapłać. Szanowni Państwo, dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt w Polsce, obchodzony od wieków, a tym bardziej jest to wyjątkowe dzisiaj święto, bo obchodzimy go w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu święcimy kwiaty, owoce, warzywa i jest nawet takie powiedzenie, że na Matki Bożej Zielnej wszystkie plony należy przynieść do kościoła, bo w sierpniu każdy kwiat woła, by zanieść je do kościoła. Tak i my dzisiaj wedle tradycji naszej narodowej czynimy. Drodzy Państwo, wszyscy doskonale wiemy, że dożynki nie mogą obyć się bez gospodarza dożynek. Mam wielką przyjemność ogłosić, że kapituła dożynkowa na gospodarza tegorocznych dożynek oczywiście wybrała pana Janusza Koniecznego. To już kolejny. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo gorąco i serdecznie i pozdrawiam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość dożynkową w Posadzie Zarszyńskiej. Dziękuję Pani za to miłe słowo kierowane pod moim adresem. Dziękuję również i przedstawicielom Komitetu Organizacyjnego za powierzenie mi tej funkcji, tej roli bycia gospodarzem dożynek gminnych. Cieszę się bardzo, że tutaj na ziemi zarszyńskiej, posadzkiej ziemi będę mógł dokonać uroczystego otwarcia tychże dożynek, jak i powitania dostojnych, zaproszonych gości. Dzisiejsze nasze święto dożynkowe to świetna okazja ku temu, żebyśmy składali gorące podziękowania przede wszystkim rolnikom za ich trud i pracę włożoną w zebranie plonów, owoców, ziemi. Przed momentem czyniliśmy to w sposób duchowy, religijny, uczestnicząc w uroczystym mszy świętej. Teraz czas na formę bardziej laicką, świecką, poprzez uczestnictwo właśnie w tej części artystycznej, gdzie słowem, pieśnią, muzykiem czy tańcem będziemy tą wdzięczność rolnikom i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zebrania tych plonów, dziękować. Dożynki gminne w Posadzie Zarszyńskiej 2014 uważam za otwarte. Narzekajcie, kobieciny, jeszcze parę kłosów zostało i trzeba się brać za dożynkowy winiec. Przecież my nie narzekamy, tak se tylko śpiwamy, co by się raźni robiło. A wy się już też bierzcie za strojenie kos, co byśmy pięknie zaszli przed gospodarza domu.
się kłanią wam moi, moi żniwiarze. Miło mi widzieć tu wasze rumiane twarze. I chcę wam złożyć podziękowania za niezmierny wasz podziwowania. Po raz kolejny przypadł mi zaszczyt zaprezentowania starosty i starościny i starosty, ale zawsze, jak powiedziałam do mojej szefowej siedzącej obok, robię to z wielką tremą. Tego wybaczcie Państwo, ale będę się starała zaprezentować ich jak najbardziej godnie. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych organizowanych w bieżącym roku w Posadzie Zarzyńskiej mam zaszczyt przedstawić sylwetkę i dorobek zawodowy pani Lucyny Kurpiel oraz pana doktora Władysława Brejty, rolników, którzy w tym roku pełnią funkcję starosty i starościny dożynek. W imieniu pani Lucyny, starościny dzisiejszych dożynek, w imieniu swoim chcieliśmy przekazać na wasze ręce ten symboliczny chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Proszę, przyjmijcie go i dzielcie go tak, żeby nikt nie czuł się w naszej gminnej społeczności skrzywdzony. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim pana wójta, pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawicieli samorządu lokalnego, chciałem bardzo gorąco podziękować za ten przekazany bochen chleba. Zawsze w tym momencie składamy taką deklarację, że dołożymy wszelkich starań, aby ten chleb był tak dzielony, żeby nikomu go nie brakło. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dożynek gminnych, drodzy rolnicy, szanowni zaproszeni goście, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich państwa zebranych na tegorocznych dożynkach gminnych gminy Zarszyn w Posadzie Zarszyńskiej. Dziękuję bardzo za przybycie wszystkim naszym gościom. Szczególnie gorąco witam wszystkich rolników, dla których przede wszystkim organizowane jest doroczne Święto Chleba. Dzień dożynek przynosi radość i odpoczynek. Dzisiejszy dzień to także Święto Wojska Polskiego. Pan marszałek obecnie przebywa na uroczystościach w Jaśle i Krośnie. Ale pan marszałek skierował do państwa kilka słów. Pozwolę sobie teraz odczytać. Ten list zaadresowany jest do pana Andrzeja Betleja, wójta gminy Zarszyn. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tegoroczne dożynki gminne. Niestety ze względu na zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika, nawiązujący do najpiękniejszych polskich tradycji.
podkreśla nasze przywiązanie i umiłowanie ojczystej ziemi. Wyraża szacunek... W imieniu własnym, w imieniu starosty sanockiego pana Sebastiana Niżnika, w imieniu obecnej tutaj pani Grażyny Borek, która już tutaj do państwa słowo powiedziała, która pełni funkcję w zarządzie powiatu sanockiego, w imieniu obecnego tutaj pana Romana Koniecznego, radnego powiatu sanockiego, chcę przekazać dla wszystkich rolników najserdeczniejsze życzenia i myślę, że to dzisiejsze spotkanie, te dożynki są podsumowaniem ciężkich, bardzo ciężkich dni, które się składały na to, aby to święto dzisiaj mogło zaistnieć. Także, żeby nie przyciągać... Podziękować za zaproszenie na tak świetną dzisiejszą uroczystość dożynek gminnych w Zarszynie. Zaproszenie moje traktuję jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sanoku, zarówno tych w powiatowym zespole na Mickiewicza 29, jak również dla pani Grażyny Borek, która od wielu lat jest doradcą gminnym tutaj w gminie Zarszyn. Szanowni gospodarze gminy, szanowny komitecie organizacyjnym, dziękuję w imieniu pani starościny, w imieniu swoim za powierzenie nam tej zaszczytnej funkcji. To jest bardzo miłe, kiedy ktoś dostrzega efekty naszej pracy. Proszę państwa, w wypadku pani starościny to nie jest tylko efekt jej pracy, ale jej męża, jej rodziny. W przypadku moim to nie jest tylko mój efekt pracy, tylko ponad 50 ludzi, którzy pracują w naszym zakładzie. Proszę państwa, przed chwilą... ...całej naszej gminy widzimy przedstawicieli sołectwa Bażanówka. Jest to miejscowość, która liczy 815 mieszkańców. Sołtysem jest pan Tadeusz Żuchowski, a niedawno przewodniczącą koła gospodyń wiejskich została pani Józefa Malik. Prężnie tam działa również Ochotnicza Straż Pożarna. No i już w niedzielę zapraszamy do Bażanówki na wspaniałą imprezę. Wybierać będziemy tam babę i chłopa regionu. Witamy również korowód z Długiego, z Jaćmierza Przedmieście, Nowosielec, Pastwisk, nie wiem, Odrzechowej, Pielni. No i oczywiście tutaj na scenie prezentuje się korowód z Zarszyna. Bardzo prosimy o występ. Drogie, kochane panie koła gospodyń wiejskich w Zarszynie, bardzo gorąco pragnę
podziękować za przygotowanie takiego wspaniałego wieńca dożynkowego. Cieszę się, że zostaje przekazane na... No, nie chodzi o mnie, prawda, jako przewodniczącego Rady, bo wydaje mi się, że stanowi to wyraz podziękowania dla całej Rady Gminy kończącej się kadencji 2010-2014. Zarówno panie z kół gospodarstw wiejskich, jak i wszyscy rolnicy z obszaru gminy Zarszyn mieli bardzo silne lobby w tejże Radzie Gminy na czele z panem przewodniczącym Komisji Rolnictwa, jednym z największych rolników, panem Stączkiem. Tak więc trudno się dziwić, że ten wieniec pewnie dedykowany jest Wysokiej Radzie. Dziękuję uprzejmie. W ostatnim czasie wzbogacona została o wspaniałe obiekty sportowe, między innymi plac zabaw, siłownia, ornik, niedawno odremontowane boisko, wybudowana szatnia. Miejscowość pięknieje w oczach. Sołtysem tej miejscowości jest pan Janusz Folta, przewodniczącą koła jest pani Zdzisława Wojtal, a prezesem OSP Anna Pasternak. Działa pod patronatem straży zespół Iskra.
gorąco w imieniu własnym i Komitetu Dożynkowego na dzisiejszych uroczystościach dożynkowych. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przyszliście na tą ważną uroczystość, jak są dożynki gminne. Są wśród Państwa osoby oraz instytucje, które przyczyniły się również do zorganizowania tych dożynek. Wspaniałe. Wsparły nas finansowo, organizacyjnie i rzeczowo. Największym sponsorem dzisiejszych dożynek jest samorząd gminy Zarzyn, który w udziale współpracy finansowego i organizacyjnego podziękowania składam na ręce pana Andrzeja Bytleja, wójta gminy Zarzyn. Są wśród Państwa także inni sponsorzy, którzy zarówno finansowo, jak i rzeczowo wsparli organizacyjnie tę uroczystość. Za co w imieniu wszystkich i Komitetu Dożynkowego wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy. Chcemy również